siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w najnowszym odcinku podcastu Szósty set. W poprzednim odcinku słyszeliście o tym, co wydarzyło się z naszej perspektywy najważniejszego w pierwszej kolejce, a teraz zapowiedź drugiej kolejki. Witają Was Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Plus Liga jedzie bardzo szybko jak diligence, parafrazując takie stwierdzenie może niecenzuralne, trochę łagodząc na potrzeby odbiorców poniżej 18 roku życia. 7 spotkań w pierwszej kolejce jeszcze tego meczu Zaksy Kędzierzyn-Koźle ze Ślepskim Suwałki nie było, on został przełożony, ale w drugiej kolejce mamy już wszystkie drużyny Plus Ligi, które się zaprezentują. No i drugą kolejkę zaczynamy od meczu Asseco Rysowia Rzeszów, MKS Ślepsk Malów Suwałki. O 17.30 transmisja w Polsacie Sport Extra, jeżeli dobrze kojarzę. Dalej o 18.00 PGS Krabbeł-Chatów z GKS-em Katowice, 18.30 Tref Gdańsk, Cerlat, Enea, Czarni Radom, 20.30 mecz telewizyjny Aluron Virtus CMC Zawiercie z Indykpolem AZS-em Olsztyn, czyli dwa mecze transmitowane środowe w tej kolejce. Jastrzębski Węgiel z Kuprum Lubin, BKS Wisła Bydgoszcz z Projektem Warszawa i grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle z MKS-em Będzin. No to może zacznijmy od tego meczu, który chronologicznie też będzie pierwszy, Asseco Rysowia Rzeszów kontra MKS Ślepsk Malów Suwałki. Andrzej Kowal powraca do... Do Rzeszowa. Do Rzeszowa, na Podfromie. Powraca. Po raz pierwszy w roli szkoleniowca, nie Asseco Rysowia Rzeszów, bo oprócz Rzeszowa trenował tylko rumuński Volley Municipal Zalał. Trener Kowal w roli Beniaminka z Suwałk. Pierwsze spotkanie tak naprawdę nie wiadomo czego się po tych suwalszczanach można spodziewać, aczkolwiek na pewno nie będą mieli łatwego zadania przyjeżdżając do Rzeszowa, do podrażnionej Asseco Rysowa. Tak, no tutaj bardzo ciekawe będzie to, jak zaprezentuje się drużyna z Suwałk. No w pierwszej kolejce mecz z Kędzierzynem przesunięty z uwagi na to, że hala w Suwałkach nie była jeszcze gotowa. Dużą chyba dla wszystkich znakiem zapytania dużym jest zespół Suwałk, no bo poza meczami sparingowymi nie mieliśmy jeszcze okazji oglądać w akcji. Jestem bardzo ciekawy osobiście, jak zaprezentuje się drużyna, czy dostanie szansę debiutu rozgrywający amerykański, który niedawno wrócił z Pucharu Świata, jak znowu na polskiej ziemi pokaże się Bartłomiej Bołądź i czy, tak jak rozmawialiśmy w odcinkach przedsezonowych, dużym zagrożeniem na środku będzie Andreas Takwam, bo myślę, że tutaj może być takie miejsce na boisku, gdzie patrząc na obecne problemy delikatne z Rzeszowa, z formacją środkowych związaną z kontuzją, z chorobą Bartosza Lemańskiego, Bartłomieja, no to może mieć tutaj drużyna z Suwałk pole do popisu i może tutaj na tej pozycji zdobywać dużo punktów. Chociaż oczywiście tutaj chyba nie liczyłbym na sensację. Myślę, że drużyna z Rzeszowa nowo formowana, pierwszy mecz w nowej hali, podejdzie do tego meczu bardzo poważnie i ten mecz po prostu zwycięży. Ty, Kuba, wspominałeś o tym, że Ślepsk Suwałki kojarzymy jak na razie tylko z wyników sparingowych, ale na te wyniki sparingowe też warto byłoby zwrócić uwagę. Oni rozegrali dwa mecze z Berlinem przedsezonowe, takie chyba to były ostatnie sparingi, które rozegrali jeszcze tydzień przed ligą. I te mecze były bardzo wyrównane. No a jednak Berlin, no to jest drużyna, co by nie mówić, klasowa, doświadczona. Ona też już w europejskich pucharach gra od sezonów kilku, więc jeżeli miałbym tutaj jakiegoś dobrego omenu szukać dla kibiców MKS-u Ślepska Malow Suwałki, tak, bo to w tej kolejności chyba, to właśnie te wyniki sparingów były naprawdę dość obiecujące. No i tam to, co wspominaliśmy, oni mieli kadrę do dyspozycji w większości już na miejscu praktycznie od początku przygotowań. Jest ciekaw bardzo, jak zaprezentuje się Nicolas Szerszeń, tak? No bo widzieliśmy w pierwszej kolejce, że ci zawodnicy, którzy wracali, czy grali ze swoimi poprzednimi pracodawcami, chociaż oczywiście drużyna z Rzeszowa jest dalej formalnie pracodawcą Szerszenia, no to byli bardzo zmotywowani i chociażby Jakub Jaroś zagrał świetne spotkanie. Jestem ciekaw właśnie, jak zaprezentuje się tutaj Francuz, tak? No zdecydowanie. To jest na pewno jedna z największych najbardziej ciekawych rzeczy, właśnie dyspozycja Nicolasa Szerszenia, który większość poprzedniego sezonu stracił przez kontuzję i będzie miał teraz okazję zaprezentować się włodarzom Asseco Rysowi, dać pierwszy powód do tego, żeby ściągnęli go z wypożyczenia z powrotem, ewentualnie już w przyszłym sezonie. Tak, jeszcze w jednej z wypowiedzi przedsezonowych powiedział, że jednym z celów będzie odbudowanie twierdzy pod promie, więc już będzie okazja zacząć od pokonania Suwałk. Siatkarsko jeszcze Francuz, narodowościowo już Polak, jeszcze tej licencji Nicolas Szerszeń na grę w
na tej polskiej licencji jeszcze nie ma, więc on jeszcze będzie potrzebował chwili, prawdopodobnie to dopiero grudzień, w którym to jest ten moment, w którym najwcześniej on będzie w stanie grać na polskiej licencji. Nie wiemy też do końca, jak trener Kowal ustawi drużynę w sytuacji, w której ma do dyspozycji czterech obcokrajowców, czyli mówimy o Kevinie Klinkenbergu, Nikolasie Szerszeniu, Joshui Tuanidze i oczywiście Andreasie Takwamie. Jak myślicie, jak to może ułożyć? No my to przewidywaliśmy tak przedsezonowo, że zagra Polak, tak? Kacper Gonciarz będzie rozgrywającym przez przynajmniej początek sezonu i będą tutaj korzystali z tego, że on jednak cały okres przygotowawczy z nimi przepracował, a Amerykanin był w Japonii, tak? Jako drugi rozgrywający USA. Drugi, trzeci lub czwarty, bo Amerykanie akurat zabrali czterech rozgrywających na ten turniej, to swoją drogą ciekawe rozwiązanie, ale wracając jeszcze do tego spotkania Rysowi z Suwałkami, mi się wydaje, że właśnie największym problemem dla Rzeszowian będzie ta nieprzewidywalność zespołu z Suwałk, a z kolei Suwałki będą mogły wykorzystać to, że Rysowa już pierwsze spotkanie na poważnie zagrała i będą być może w stanie przewidzieć pewnego rodzaju schematy i rozwiązania na boisku stosowane przez zespół Gruszki, a tego samego akurat Rysowa nie będzie mogła mieć rozpracowanego w przypadku drużyny z Suwałk. Kompletna niewiadoma. W zeszłym sezonie Rysowia utraciła tę moc, którą miała na Podpromiu, bo w zeszłym sezonie coś, co do tej pory było jednak twierdzą Podpromie, no trochę te mury skruszały pod naporem w sumie wielu drużyn plus ligi, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, nawet MKS Będzin. Tak. MKS Będzin nawet powalczył chyba za Seko Rysowią Rzeszów, jeśli dobrze kojarzę. Czy Będzin wygrał 3-0? No, to w sumie nawet nie tyle powalczyli, co w zasadzie zdemolowali wtedy Rysowie, no jeżeli te 3-0 można za taki właśnie stan rzeczy uznać. No ja jestem ciekaw, no podejrzewam, że trochę tak jak wspominaliśmy też wcześniej w poprzednich odcinkach i w tych nagraniach przedsezonowych, Suwałki powinny czerpać z tego, że są lepiej zgrani, powinni czerpać z tego, że jeszcze nie są dobrze rozpisani, chociaż no wiecie, no to też jest tak, że to jak atakuje Kevin Klinkenberg na pewno skauci Rysowi sprawdzili na przykładzie nagrań nawet z Ligi Tureckiej. To jak atakuje Nikolas Szerszeń też na pewno zdają sobie sprawę. Bartłomiej Bołądź, kolejna postać w Suwałkach, która wraca do Plus Ligi, on też już, myślę, że dość dobrze wiadomo, jakie on kierunki preferują, no ale jeśli chodzi na przykład już o to, jakie opcje będzie wybierał rozgrywający, to tutaj myślę, że niewiadoma faktycznie może być, chociaż no pytanie, czy te przedsezonowe sparingi faktycznie trafiły do skautów Rysowi, zwyczajowo wymieniają się drużyny Plus Ligi nagraniami, żeby powiedzmy wyrównać szanse w takiej rywalizacji. To panowie, jakbyście tu obstawiali może osobiście, gdyście mieli postawić swój typ tak na wynik tego spotkania? Ja myślę, że jeden set padnie dla Suwałk ze względu na tą pewnego rodzaju nieprzewidywalność i to będzie taki dystans, na którym Rysowia będzie mogła nauczyć się antycypować zagrania suwalszczan, a 3 sety będą po stronie Rysowi, czyli 3-1 dla gospodarzy. Bardzo kusi mnie, żeby postawić na stratę punktów Rysowi Rzeszów, bo uważam, że to nie był dobry mecz Rysowi na wyjeździe z GKS-em Katowice, no ale atut własnej hali 3-1. Ja również, także tutaj chyba duża zgodność 3-1. No dobra, czyli pierwszy mecz, o którym chcieliśmy porozmawiać przed drugą kolejką, Asseco Rysowia Rzeszów, MKS Lipsk Malów Suwałki. Przechodzimy do kolejnego, no ale może zanim przejdziemy, to dżingielek. Szósty set. Trefl Gdańsk, Cerra Atenea, Czarni Radom. Trefl Gdańsk po porażce w pierwszej kolejce 1-3 z PGS Crew Bełchatów. Cerra również po porażce w meczu wyjazdowym. Akurat nie. Gdańsk drugi mecz grał u siebie, a Czarni Radom drugi mecz grają na wyjeździe i oni 2-3 ulegli Indykpolowi, AZS-owi Olsztyn. Dwie drużyny wydawałoby się o dość zbliżonym potencjale. Szykuje się szalenie ciekawy mecz, bo myślę, że te pierwsze kolejki to jest takie fajne porównanie drużyn, tak? Bo rozmawialiśmy sobie przed sezonem, że wiele drużyn prezentuje dość zbliżony dla nas poziom i że będą niewielkie różnice i ta walka o miejsce w szóstce będzie niezwykle wyrównana i takie zespoły będą grały jutro w Ergo Arenie i szczerze powiedziawszy, no, oglądając pierwsze mecze obu drużyn, ja nie wiem, kto tutaj byłby dla mnie większym faworytem, tak? Jestem bardzo ciekaw, bo to będzie moim zdaniem mecz, w którym zagrają dosyć podobne do siebie drużyny. Dwie drużyny, które przynajmniej w pierwszej kolejce próbowały grać w podobny sposób, tak? Czyli próbowały grać
szybką siatkówkę zróżnicowaną, które mają jednego lepszego środkowego, drugiego troszeczkę słabszego, które na przyjęciu mają podobny układ zawodników, tak, czyli bardziej technicznych niż siłowych, i które mają, no, atakujący może trochę się różnią, ale dla mnie tutaj różnica między zespołami jest bardzo niewielka i jestem strasznie ciekaw, jak w porównaniu do siebie te drużyny wypadną. A gdzie szukalibyście atutów drużyn poszczególnych, w sensie gdybyście mieli na tym, na przykładzie właśnie, no nie wiem, tych dwóch drużyn i też tego, co zobaczyliście w pierwszej kolejce, no to jakie atuty ma Tref Gdańsk, żeby walczyć z czarnymi, a jakie atuty pokazali czarni Radom w pierwszej kolejce? Czy może nie akurat atut, co pewnego rodzaju mankamentem może być to, o czym dowiedzieliśmy się w poniedziałek, czyli Alan Skell rozwiązał kontrakt z Radem Enea Czarnymi Radom. Chodzi o kontuzję kolana, z którą przyjechał po sezonie reprezentacyjnym. Jego leczenie trwałoby 2 miesiące i Radomianie po prostu zdecydowali się rozwiązać z nim umowę, więc nieco zawężyły się opcje trenerowi Robertowi Preglowi na przyjęciu. Czyli w zasadzie no Szkiet był i się zmył bardzo szybko. No trochę jak w tym... Tak, jest taki... Raczej podstawowo parło mi się, że szykowany był Wojciech Włodarczyk z Atanasiosem Protopsaltisem, a chociażby z tego względu, że para Protopsaltis nie miałaby racji bytu przy Alenie Pajenku, Janie Miciciu ze względu na limity obcokrajowców. Z cyklu ciekawostki od czapy, czy wiecie, że jeżeli chodzi o liczbę znaków w imieniu i nazwisku, to Atanasios Protopsaltis to najdłuższe nazwisko plus ligi? Tak bym strzelał chyba. Tak, tam jeszcze Miguel Tavares Rodriguez, tylko że no tutaj trzyczłonowe nazwisko, jeszcze jest Sejet oczywiście, Mohamed Musali, tak? Najkrótsze to pewnie Jan Król. Dokładnie tak, 8 znaków, no ale to taka mała dygresja. No jeżeli czarni Radom nie złamią Trefla Gdańsk tak jak PGS Krabbeuchatów złamała w pewnych momentach właśnie drużynę Gdańska, to ja bym raczej w Gdańsku widział faworyta, bo moim zdaniem ta gra, którą prezentowali, była trochę bardziej ułożona, ona była ciekawsza, szybsza, żywsza. Bardzo dobra też gra w obronie, tak? Więc podejrzewam, że będą tam zamęczać Protopsaltisa i Włodarczyka, czy też Butryna swoimi obronami. I, no i wydaje mi się, że okej, to jakbyśmy mieli stawiać na faworytów, czy na konkretny wynik, no to ja tutaj też stawiam na Trefla Gdańsk. Nie odważę się powiedzieć też, czy tiebreaku, czy nie. Okej, no dobra, może się odważę. Wydaje mi się, że to może być wynik 3-1 dla Trefla Gdańsk. Ja bym też widział chyba delikatnego faworyta w drużynie z Gdańska, chociaż tak naprawdę trochę boję się, co się stanie, jeżeli chociażby Karol Butryn dużo bardziej odpali niż w pierwszym meczu, ale myślę, że jeszcze przy tym poziomie zgrania z Dejanem Miedziciem to jeszcze nie jest takie możliwe i ja bym tutaj stawiał ciut bardziej delikatnie niż ty, czyli na wygraną Gdańska po tiebreaku. Mówisz, Kuba, o zgraniu na linii Karol Butryn, Dejan Miedzic. Z kolei w tym spotkaniu z Olsztynem przynajmniej mi rzucało się w oczy bardzo to, że niezbyt trafione pipy grali Radomianie. To znaczy Protopsaltis często musiał ratować się kiwką, co też było mu gwizdane swoją drogą jako no, nieprawidłowe zagranie. I biorąc pod uwagę to, że Radomianie zaczęli sezon od wyjazdu do Olsztyna, teraz musieli się przenieść do Gdańska, więc oni jakby względem Gdańska mieli jeszcze mniej czasu na trening. Gdańszczanie, będąc cały czas u siebie, mogli się jeszcze lepiej do tego spotkania przygotować. I mówimy o wyniku. No okej, wytypuję tak jakby w przypadku Iresowi i Gdańska, czyli 3-1. No dobra, no to Tref Gdańsk, Cerrat Enea, Czarni Radom, 3-1, idziemy dalej. Aluron Virtus EMC Zawiercie, Indyk Pola ZS Olsztyn. Pierwszy mecz Aluron Virtus EMC Zawiercie, chyba dość nieoczekiwana strata punktów z Kuprum Lubin. 3-2 udało im się finalnie wygrać całe spotkanie, ale tam było wbrew pozorom dość blisko takiej sytuacji, w której Zawiercianie nie zdobyliby ani jednego punktu. Bo Kuprum Lubin chyba dwukrotnie bardzo wysokie przewagi wypuszczał z rąk w tym spotkaniu. A Zawiercie też raz, nie? W czwartym sezonie. Tak, a Zawiercie z kolei wypuściło, więc no okej, no to może faktycznie ten tiebreak był dość uczciwym stanem rzeczy i takim dość obiektywnym. No ale w porównaniu do drużyny zeszłorocznej, gdzie Zawiercie było drużyną, jak ja bym to określił, sterylną dość, jeśli chodzi o liczbę błędów. W ofensywie te błędy się zdarzały, bo akurat chyba sam trener Zawiercia, Mark Lebediew, on bardzo często powtarza, że no jeżeli nie będziesz ryzykował, to też nie nauczysz się tego, jak to ryzyko umiejętnie dopasowywać, jak kontrolować te trudne piłki.
jak wykontrolować swoje wybory w taki sposób, żeby były one skuteczne. No ale mimo wszystko dużo było błędów też takich po prostu w grze, tak? Jeśli chodzi o organizację gry, jeśli chodzi o gdzieś tam proste dogrania. Dodatkowo jeszcze no, minusem jednak wydaje mi się być to, że o ile zresztą Marcin Kania zaprezentował się dość dobrze, to już Łukasz Swodczyk tak dobrze nie zaprezentował. No i ten środek zawiercia na tle bardzo dobrze zaprezentowanego środka Olsztyna w pierwszym spotkaniu, no myślę, że może mieć ciężko. Tak, zgadzam się z tobą, natomiast jestem ciekaw, czy już w szóstce szansę dostanie Niko Pęczew, tak? Bo jego zmiana sporo dobrego wniosła do gry zespołu Zawiercia i jestem ciekaw, czy już teraz dostanie szansę gry od samego początku. Jestem też ciekaw, czy tutaj będziemy grali w duecie, nie za bardzo chyba jest sposobność też, żeby tutaj grać w duecie z Ferreirą, tak? No bo będziemy mieli problem z obcokrajowcami przy Michale Masnym i tej Cirokodze, więc de facto wtedy pewnie trzeba byłoby grać bez Ferreira, a z Walińskim, co też jest pewnie trochę problem, jeśli chodzi o siłę ataku, więc wbrew pozorom troszeczkę problemów, przynajmniej w naszym zdaniem, tak i mojej obserwacji również ma drużyna z Zawiercia i to nie jest tylko kwestia tego, że nie grali tego meczu na swojej hali, tak, tylko że po prostu ta gra bardzo faluje i to zwycięstwo z Lubinem było, tak można powiedzieć, po piłkarsku strasznie wymęczone, tak, i nie wiem, czy na tym etapie sezonu i widząc to, co widziałem w grze drużyny z Olsztyna, czy bym nie widział w nich większego faworyta, no bo tutaj jednak widzieliśmy tak bardzo fajną grę ze środkiem Pawła Wojickiego, kiedy się przekonał do Poręby, no i widzieliśmy Hadrawę, który zaczyna dobrze sezon, tak? Pytanie, na ile Wojtek Żeński się odpali, że tak powiem kolokwialnie. Ja myślę, że Olsztynianie po prostu zaprezentowali się lepiej na tle, jeśli da się to w ogóle porównać, na tle Zawiercia, chociaż grali inne spotkania. Tak wizualnie na mnie lepsze wrażenie zrobił właśnie Indyk Polazer z Olsztyn. Tylko tutaj też istotna rola z kolei może być taka, że Zawierciana mam wrażenie, że nie siedziała zagrywka w lubińskiej hali, a teraz wracają do swojej, można powiedzieć, twierdzy, i która w zeszłym sezonie ta hala była ich jednym z atutów, więc to może być dodatkowe utrudnienie na pewno. Tak, bo tak w sumie, Kuba, opisywałeś Zawiercian jako drużynę, która no nie zaprezentowała się specjalnie dobrze w pierwszym meczu i akurat zgadzam się z tym, no ale z drugiej strony no Olsztyn też ma swoje problemy. No i to był problem przede wszystkim ze skutecznością na lewym skrzydle, ale właśnie pomimo tego, że te problemy ze skutecznością były, no jednak bez tego jednego skrzydła Olsztyn z Radomiem sobie poradził bardzo dobrze. Ja raczej nie wierzę w to, że Wojtek Żeliński może powtórzyć aż tak średni występ, no bo to nie był może bardzo zły występ, ale średni występ. Wydaje mi się, że z niego ta presja, powiedzmy, debiutu w hali Urania już zeszła. I po prostu w tym meczu wyjazdowym powinien już zaprezentować się nieco, być nieco luźniejszy, zaprezentować się swobodniej i wydaje mi się, że może być tutaj ciutkę lepszy, natomiast ja niezależnie od wszystkiego uważam, że w tak trudnej hali to zdobycie punktu przez Olsztyn ja brałbym z pocałowaniem ręki akurat. Czyli twój typ 2-3? Spodziewasz się trochę lepszego występu Wojciecha Żanieckiego? Okej, też sądzę, że Wojciech zaprezentuje się lepiej, ale też tego samego oczekuje od Aleksandra Ferreira, który nie zagrał dobrego spotkania w Lubinie i został zmieniony przez Nikołaja Pęczewa. Sądzę, że powinniśmy oczekiwać lepszego poziomu gry od Portugalczyka i myślę, że akurat znajomość hali może mu w tym jeszcze bardziej pomóc. Wydaje mi się, że to będzie bardzo zacięte i długie spotkanie. Tak, no ja właśnie trudno jest tutaj dochodzić do jednoznacznych wniosków, dlatego że no, widzieliśmy jeden mecz, więc nie bardzo wiadomo, co jest tą grą. No, Olsztyn miał bardzo wysoką skuteczność ze środka. Pytanie, czy tę skuteczność ze środka będzie w stanie utrzymać drugi taki mecz. No ale no, myślę, że bardzo, bardzo wyrównane spotkanie. No, ja stawiam na 3-2 dla Zawiercian i wydaje mi się, że ja osobiście byłbym zadowolony z tego jednego punktu, jak już zresztą wspomniałem. Jak sądzicie wy? 3-2, ale dla Olsztyna? 3-2 dla Zawiercia. Okej, okay, no to mamy domknięty temat Aluronu, Virtus, EMC, Zawiercie i ich zmagań z Indykpolem, AZS-em Olsztyn. Przewidujemy tiebreak, to powinno być bardzo wyrównane spotkanie.
Myślę, że to będzie taka nasza plusligowa rąbanka. Myślę, że to będzie. To obie drużyny też mają atuty na zagrywce, tak? Bo to nie jest tak, że w sumie tylko Zawiercie tą zagrywką będzie atakować. Aczkolwiek no sami dobrze wiemy, jak Malinowski potrafi seriami zdobywać punkty. Dajmy na to w tej hali no niewielkiej, bo niewielkiej, no ale jednak bardzo głośnej i naprawdę kolana tam mogą zadrżeć momentami i to drżą nie tylko doświadczonym zawodnikom, no ale drżą też myślę przede wszystkim młodym. Mateusz Poręba bardzo dobrze zaprezentował się w pierwszym meczu we własnej hali. Pytanie, czy na wyjeździe będzie aż tak dobrze. A może zobaczymy Pała Pietraszka. A z drugiej strony myślę, że taka atmosfera Sejeda jeszcze bardziej nakręci. Tak, bo dokładnie, bo to w sumie jest tak irańsko tam trochę, tak? Czyli tak jest, tak gwarnie, jest taki tumult dość charakterystyczny, tak trochę jak Rui Os. Drży powietrze. Tak, jak troszeczkę jak Rui Os. A pozostałe spotkania, to może jeszcze PGS Kra Bełchatów kontra GKS Katowice. PGS Kra 3-1 z Treflem Gdańsk, jak już wspominaliśmy, GKS Katowice 3-2, więc w tym momencie mamy tutaj dwie drużyny, które wygrały swoje spotkania w pierwszej kolejce. Są niepokonane, plus lidze, jeszcze, no ale jedna z tych drużyn już niepokonana nie będzie. No i ja obserwując poziom gry PGS Kra Bełchatów i jeszcze dodatkowo dokładając to, że to jest ich własna hala, no ja tutaj też widzę zdecydowanego faworyta w Bełchatowianach. Ja również, tak myślę, że będą bardzo starali się wykorzystać to, że drugi przyjmujący nie jest tak pewny w Katowicach, a mając na uwadze głębię też składu, jaką ma drużyna z Bełchatowa, to myślę, że tutaj nawet nie wiem, czy nie przewiduję 3 setów wyłącznie. W Katowicach pewnie przyjętym drużynom niezbyt dobrze się gra z tego powodu, że Katowiczanie w zeszłym sezonie w Szopienicach przegrali tylko 2 spotkania. Przegrali z Lubinem i przegrali z Zachsą. Tym razem hale w Szopienicach opuszczą i będą musieli rywalizować w hali Energia Bełchatowej. To mi się wydaje, że może być podstawowa trudność do pokonania dla nich, a oprócz tego dobry występ z gry w pierwszym meczu i Bełchatowianach widziałbym faworyta tego spotkania, dosyć wyraźnego. Jeśli miałbym typować wynik, to postawiłbym na 3-0 dla Skry. Ja tak widziałbym też tutaj atutu PGS Kry Bełchatów w tym, że no GKS Katowice to prawdopodobnie, tak obserwując te dwa mecze, tak porównując, jeżeli miałbym wskazać, której drużynie jest im najbliżej, no to właśnie Treflowi Gdańsk. Czyli jeżeli z mocną zagrywką będziesz grać, zresztą sam Piotr Gruszka wspominał o tym, że tej mocnej zagrywki może Resowi zabrakło, no to PGS Kra Bełchatów ma armaty naprawdę bardzo mocne. Tam w zasadzie i zróżnicowana ta zagrywka i część zawodników uderza mocniej, część zawodników ma bardzo kąśliwego flota. Taki Karol Kłos, myślę, że jeden z najlepszych flotów w lidze. No i jakby sumując to wszystko, to taka fajna gra na entuzjazmie GKS-u Katowice może bardzo szybko się skończyć, jeżeli pójdzie seria zagrywek czy Petkowicza, czy Badipura, czy Kochanowskiego i, no i po prostu będzie im się grało dużo trudniej. Nie skreślam ich, ale znowu, ja podobnie jak wy raczej obstawiałbym tutaj wynik 3-0. Czyli tak, ja 3-0, PGS Kra Bełchatów z GKS-em Katowice, Kuba? Też. Okej, czyli też wspominałeś 3-0, Filip? 3-0, powiedziałem już, przypomnę tylko. Okej, no i właśnie o to przypomnienie mi chodziło. Czyli w zasadzie, jeśli chodzi o pozostałe mecze, no to dobra, to już może bez wchodzenia w detale. Jastrzębski Węgiel, Kuprum Lubin. Wasze przewidywania? 3-0. 3-0. No ja myślę, że podobnie. BKS Wisła Bydgoszcz, Projekt Warszawa. 0-3, czyli Warszawa 3-0. 0-3, Warszawa nie wiarą ze zwycięstwem. No ja myślę, że 1-3, bo gra Projektu Warszawa mnie osobiście jakoś specjalnie nie zachwyciła ani w Superpucharze, ani w pierwszej kolejce. No ale 3 punkty wędrują do Warszawy. No i ostatni mecz, grupa Azoty, Zaksa Kędzierzyn, Koźle kontra MKS Będzin, czyli debiut Zaksy w lidze w tym sezonie. 3-0. Mówimy o samym wyniku. Okej, postawię również 3-0. No to ja postawię 3-1. A co? Zobaczymy, kto będzie miał rację. MKS Będzin, jeżeli lewe skrzydło poprawi skuteczność, no to tak naprawdę argumentów, właśnie takiego argumentu zabrakło w starciu z Projektem Warszawa, a było tam 3-1. Zaksa no niby wygrała z Projektem Warszawa w Superpucharze, jeżeli można w ogóle tego typu porównania robić i szukać tego typu analogii, czy tam powiedzmy powiązań pomiędzy zespołami.
Ale mimo wszystko no, MKS będzie, no moim zdaniem to jest dobrze, to będzie dobrze poukładana drużyna, jeżeli oni dorzucą trochę lewego skrzydła, to jest tam moim zdaniem potencjał na to, żeby Zak się urwać seta. Czy zdąży dotrzeć już do Polski Puria Fajazi, a wiele wskazuje na to, że jeszcze z Kędzierzynem Koźlem nie zagra, bo nawet jeśli dotrze do Polski, to sądzę, że będzie to na tyle niezgrany zawodnik z resztą ekipy, że raczej jeszcze nie ma co liczyć na występ Irańczyka. Ale kto wie, no może jako zmiennik w którymś momencie faktycznie Puria Fajazi wejdzie i może będzie w stanie już pomóc swoim kolegom, którzy no w pierwszym meczu ani Sosenheimer, ani Sobański, ani Jan Fornal, oni nie radzili sobie no na ciężkim bloku też Oniko Warszawa, no bo to jest powiedzmy, to są sami klasowi zawodnicy i nie ma w zasadzie słabych stref. No dobra, no to chyba tyle, możemy podsumowywać już, kończyć to nasze nagranie o drugiej kolejce Plus Ligi, przed drugą kolejką Plus Ligi. Ciekawi jesteśmy waszego zdania, co sądzicie też o meczach, o których mówiliśmy więcej i co sądzicie również o tych meczach, o których powiedzieliśmy mniej. Jakie wyniki przewidujecie, piszcie na Twitterze swoje przewidywania. A tymczasem za uwagę dziękuję w tym odcinku Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dziękujemy.